Jacek Malczewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka, jest moim i Państwa gościem w portalu kochamrawę.pl. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, jak to się stało, że chociaż Was z Rawskiej Inicjatywy Samorządowej weszło do Rady Miasta tylko dwóch, Pan i Pan Stefaniak, to został Pan jednogłośnie wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miasta? Znaczy, myślę, że to chyba dlatego, że obydwaj deklarujemy bezstronność i głosowanie według własnego sumienia. I to chyba spowodowało, że i z jednej strony, i z drugiej strony obdarzono mnie zaufaniem, tak? Jak Pan sobie wyobraża pracę w Radzie Miasta w tym układzie, który mamy i który chyba od tych dwóch tygodni, kiedy Rada Miasta, nowi radni zostali wybrani, no cały czas dla wielu osób w mieście jest pewnym zaskoczeniem? Czy myślę, że w przeciągu troszkę czasu minie, ale to się wszystko poukłada i pewnie tak sądzę. Wszyscy zostali, czy zgłosili się tak naprawdę do kandydowania do Rady Miasta nie po to, żeby tutaj walczyć ze sobą, tylko żeby pracować dla dobra miasta. Także myślę, że to się szybciutko poukłada i szybciutko będziemy mogli wypracować takie decyzje, które będą służyły miastu tak naprawdę. Komu więc będzie sprzyjać Rawska Inicjatywa Samorządowa w Radzie Miasta, czyli panów dwóch, czy będziecie popierać inicjatywy większości, czyli Prawa i Sprawiedliwości, czy też będziecie mimo wszystko patrzeć na ręce władzy i być po stronie opozycji? Ja bym powiedział, nie komu będzie sprzyjać Rawska Inicjatywa Samorządowa, a czemu? Będzie sprzyjała dobrym decyzjom, niezależnie od tego, z której strony będą padały, tak? I to deklarujemy i będziemy głosować. Będziemy współpracować tak naprawdę i z PiS-em, i z Komitetem Wyborczym Gospodarność, tak? Myśli Pan, znaczy wczorajszy wynik wyborów burmistrza Rawy Mazowieckiej zaskoczył w jakiś sposób Pana, czy od pewnego czasu już Pan przewidywał, że mieszkańcy Rawy chcą tej zmiany i dokonają właśnie takiego wyboru? Jaka była wczoraj Pana reakcja, czy dzisiaj rano, kiedy te wyniki oficjalne już dotarły? Z jednej strony to było zaskoczenie, z drugiej strony też nie, dlatego że różne głosy można było usłyszeć wśród ludzi. Ja odwiedzając swoich wyborców, tak naprawdę też słyszałem głosy podzielone. Były osoby, które popierały byłego burmistrza, były też osoby, które oczekiwały zmian. Także tego się należało spodziewać tak naprawdę, że jeżeli będzie zmiana burmistrza, to będzie to zmiana, która będzie wynikała z niewielkiej ilości głosów. I tak też się stało, że ta ilość głosów wcale nie jest taka duża tak naprawdę. I wydaje mi się, że wyborcy dokonali pewnego wyboru, wskazali kierunek, którym powinna pójść i Rada, i którym powinno pójść miasto, czyli troszeczkę zmian. No, mam nadzieję, że to się wszystko uda. A Pana takie najważniejsze założenia na tą kadencję jakie są? Co Pan obiecywał swoim radnym i co na pewno będzie starał się Pan spełnić z tych obietnic? Bo wiadomo, że nie wszystkie da się zrealizować jutro, pojutrze, ale pewne priorytety na pewno Pan sobie ustalił, jak one wyglądają. Nie chciałbym mówić o konkretach, ale pierwszą rzeczą, którą obiecałem swoim wyborcom i którą wiem, że na pewno dotrzymam, to coś takiego jak stały kontakt z wyborcami i wysłuchiwanie wyborców, bo tak naprawdę to ja jestem po to, żeby służyć wyborcom i nie po to, żeby realizować swoje cele, a żeby realizować potrzeby po prostu moich wyborców, tak, i mieszkańców mojego okręgu. Kiedy kolejna Rada Miasta i kiedy, jak rozumiem, zostanie zaprzysiężony nowy burmistrz? Z tego co wiem, będzie to albo piątek, albo poniedziałek. Wszystko zależy od tego, kiedy przez komisarza wyborczego zostanie ogłoszony wynik wyborów. Dziękuję i życzę wielu sukcesów. Dziękuję bardzo.